Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek Farmers Life. Kolejny dzień i kolejne przygody na farmie u Kazimierza. Ogarnąłem to pole. Tutaj została jedna trawka tylko. Ale tak czy siak ona nie przeszkadza, bo my i tak nie zajmujemy całego pola. Mamy za mało nasion. Więc dzisiaj będzie sianie. Dzień mamy ten sam, ponieważ mam czas zatrzymany. Jest marzec 1961 rok. I co my tu mamy? List od nieznajomego. Następny leżał, czekał, wpadł na niego i Kaziu go podniósł, więc przeczytamy go. Zaimponowałeś mi, bracie. Zrealizowałeś kontrakt. Dla mężczyzny słowo droższe od pieniądza. Podobno tak mawiał na świętej pamięci ojciec. Wróciłem do Zalesia pełen nadziei, ale zostałem tylko biedę, łyse pola i ciebie. Nie przypuszczałem, że odnajdziesz w sobie siłę, by odmienić swój los. No i tam coś tam było. Tyle lat minęło, odkąd pożegnaliśmy żołnierzy, a nikt nie chce tutaj mieszkać ani pracować. Mieszkańcy biedę klepią, a wręcz chodzą głodni. Ciekawe. Chcę, żebyś to właśnie ty pokazał im, że można coś z tym zrobić. Pogadaj z sołtysem, bo ma kilka pomysłów. No i tu widzę, że przystanie jakaś będzie, no ale to potem. Najpierw tu rzeczy ważniejsze mamy do zrobienia. A więc tak, tutaj złożyłem tą szafkę, co tu stała. Ponieważ chciałem ją tutaj przerobić na deski, ale się nie da. Albo nie wiem jeszcze jak. Psy najedzone, koty najedzone. Miska się znalazła. Ta, co się wkopała w ziemię, nie wiem co z nią teraz. Postawimy obok. Dołóż karmy. Nie mamy tutaj nic. Akurat. To nie. Burek się tutaj... A miałem go nazwać jakoś. Kurczę, a teraz zapomniałem jak nawet. W komentarzu ktoś napisał. Pieczarasek chyba. Kurczę, ale wyleciało mi z głowy. No dobra, to może w przyszłym odcinku go nazwiemy. Dobra, idziemy robić... to pole dalej. Ja tu odłączę. Zapomniałem jak to się nazywa, kurczę. Do orania. Dobra. I cofamy pod nasz siewnik. Dobra, zsiadamy, zaprzęgnij, co jest, ja pierdzielę na wsteczny, chłopie, co żeś tu się jeszcze się zablokował tu chłop. Dobra, no nie, no odblokuj się. I działa. Dobra. Jedziemy z tym. To jest przymocowane. Stawimy się w miarę równo. W początku, chociaż kurczę, jeszcze jedna sprawa, zapomniałem. Trzeba podsypać. Nawieść trochę ziemię. Tu w niektórych miejscach stan gleby, żyzność gleby jest na 0%. O, tutaj właśnie, w tym miejscu. Ale chyba tylko w tym o 25%. To w tym miejscu trzeba podsypać trochę. Krowy chodzą, nic się im nie dzieje. Może śpią. Dobra, bierzemy wiaderko. I idziemy podsypywać. Podsypywać, no, podsypywać. Gdzie jest to 0%? Kurde, było i nie ma. O, gdzieś tutaj. Cyk. Mamy żywność gleby 100%. O, jeszcze tutaj w to miejsce. Nie chcę mi się teraz kupować specjalnie tego. A da się stąd podejść? A, patrz, nie działa. Miałem w planie kupić to urządzenie,
do rozsiewania tego gnoju, ale poczekamy na razie. 75, 50, 50. Dobra, a tutaj 50, 75. Jak jest 50, to jeszcze może być. Dobra, odstawiamy wiadro. Zasiejemy, będzie można w końcu puścić czas. Aha, tu młotek do naprawy. Tu Wimber na tą misję. Co ty, Ferdynand, tak podchodzisz tu blisko? Nie wypuszczę cię. Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Gdzie jest Burek? Bo kurczę, na mapie gdzieś mi pokazywało, że on jest gdzieś tu. A jego nie ma. Burek się ulotnił. Tam są nasze świnki tylko. A zobaczę, o właśnie, jeszcze karmę. Jak to wygląda? Świnia niegłodna. A mi się wydawało, że one w ciąży były. Znaczy, o, jedna jest, ale druga? Mi się wydawało, że dwie były w ciąży. Na tą drabinę. Stawimy sobie ją tutaj. Dobra, dalej mnie zastanawia, czemu się te boksy zmieniły z metalowych klatek na drewniane. Nie mam pojęcia. Dobra, świnki chodzić. Zasiejemy i w końcu może weźmiemy się w tym roku za ten kurnik, jeden i drugi. Ale to zobaczymy. O, jest nasz kotek czarny. I dobra, nasionka trzeba wziąć przecież. Mamy tak. O, jeszcze malinki trzeba zasadzić, ziemniaki, kurczę. Sporo będzie teraz tego. Zobaczymy. 775. Otwórz. Dobra. Załadowane. Jak odczep? Co ja zrobiłem? Chciałem wejść tutaj. No właśnie, użyj. Dobra, paliwa jeszcze mamy. Stawię się tutaj po prostu i lecimy z tematem. Już nie będę pod podpis specjalnie podjeżdżał. Włącz sianie. Aha, okej. Okay. To sam, ten sam błąd co ostatnio. Jak to wtedy było? Odczep, zaprzęgnij, tak? Włącz sianie. A sieje, dobra. Tutaj będzie jeden omijak. To jest prawa, ale to nic. Nie chciało mi się już po kosę iść. No ja tego tytoniu sporo będziemy mieli teraz, widzę. Kto będzie te fajki kręcił? Dobra, wyłączymy sianie i robimy kółko. Da radę? O, da radę się tu wyrobi. Całkiem spoko. Stop. Włącz sianie i jedziemy dalej sobie. No, trochę luka została. To nic. Dobra. No i dobra. Znowu to odłączyłem? Nie. Jedziemy na koniec i bierzemy nowe. To jeszcze codziennie będziemy kupować nowych nasion i będę dosadzał.
Więc tutaj drugi rządek będzie też. Dobra. Obkręcamy się i gdzieś w tym miejscu. Będziemy sadzić dalej. Deszcz ciągle musi padać, kurde. Teraz tak. Buraki czy kapówka? To co więcej. Otwierdź. A to ja wezmę, żeby tu nie biegać tego. Kapuchę. Dobra, jeszcze da radę chłop. I tyle. Pszenice ani owsa nie mam zamiaru siać. A co robisz tu butelki? Co tu robią butelki? Kapucha i tak na sprzedaż. Kurczę, otwórz. Buraczki. Włącz sianie. Czekaj w prawo. Dobra. I do przodu. No, mam nadzieję, że starczy. Do końca pola. Nie trzeba będzie długiego rządku robić. Kurczę, trochę uciekam na prawo. No jednak chyba nie uda się. Udało się. No i super. I teraz po tej stronie mamy już co innego. Otwórz. Kapucha. Tylko teraz pytanie, czy miejsce na ziemniaki się znajdą. Się znajdzie. Dobra. Nie widać tej kapuchy. Dobra, ale ziemniaki ogarniemy tu obok buraków. W takim razie. A potem będziemy myśleć. Otwórz i ziemniaki, tam pyry czy kartofle, jak kto woli. Sieje to? Nie, popsuło się. Ach jo, dobra, teraz. O, jest. Działa, działa. Pobliżej tych buraków podjadę. No i gitarkę. Włączamy czas na jedynkę. Może ten deszcz przejdzie w końcu. Odstawiamy traktor tutaj na bok. No i gra. Dobra, Kaziu jest przemęczony. Tutaj 48 kapusta, 48 godzin, wszystko 48 godzin. No i zarąbiście. No i dobra. To co? Lecimy do sołtysa. Zobaczymy, co on tam chce od nas. O. I zapis. Cał akurat. Dalej nie wiemy, jak tą misję przejść.
A, tego nie przeczytałem, kurczę. Nigdy bym nie pomyślał, że tego dożyję, a jednak z pomocą pieniędzy moich i tajemniczego inwestora w Zalesiu może powstać nowa farma, na której zamieszkają nowi Zalesianie. Jeszcze nowa przystań do tego. Będzie to kosztowało niemało pieniędzy i bez udziału sołtysa się nie obejdzie, ale już sama myśl, że zamiast ugorów będą stały nowe domy i pola nie do wiary. Zatem trzeba odwiedzić Włodka i dowiedzieć się, ile to będzie nas kosztowało. W nawiasie mamy zagospodaruj dowolną dostępną działkę poprzez pozwolenie o sołtysa. Ho! Ty każą nam kupić działkę. Sprawdźmy to. Siema, Władek. Aha, tutaj nic nie ma, tylko pozwolenia, dobra. Wsionek zaręczynowy nam niepotrzebny. Stawaj do walki, nie? Ale pozwolenie. Aha. U nas nie stać. Jedynie na wycinkę drzew pozwolenia. Ale chyba bardziej chodziło o budownictwo. Dobra, ale kupimy tak czy siak wycinkę drzew sobie. Przecież tam nie ma drzew praktycznie. Dlatego takie tanie jest. No dobra, to tak myślę. Więc trzeba będzie poczekać pewnie. Aż sprzedajemy sobie rzeczy. Zagospodaruj. A, tu ta misja, której nie możemy ten. Nie mogę ogarnąć ją. Nie mam pojęcia. Dobra, napij się tu, chłopie. Zastanawiam, co teraz tutaj zrobić. Skoro na tu rośnie wszystko, to zrobione z Kańkiem się pobijemy. Siema, Henio. No, dawaj, dawaj. I leży. No i dobra. O, jest bimberek. I kosa. No i co zrobiliście? Coś tu jeszcze? A, skoro jest już, mamy, jak to się mówi, łom, to może ogarniemy te czołgi tutaj. A, ten już ogarnięty. To który tu był nieogarnięty? Coś tutaj było. Stał jakiś, albo dołożyli jakiś czołg. Albo mi się zdawało. Ja już tu czołgu nie widzę żadnego. Tam naszą farmę widać. No nie ma. Trudno. Ale tam stał jeden czołg. Chyba, że mi się mylą już z tej drugiej gry Farmer's Father. Tu coś stało. Chlapnij sobie. Marudzisz. Tu stał na pewno jakiś czołg. Tam chyba stoi. Kurczę, księżyc widać. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Tu też otwarte. Miałem otwarte, albo coś tu się nie zgadza.
Nic, trudno. Nie ma czołgów. Idziemy zobaczyć do Helenki. Tu jabłek nie ma, żeby zakosić? Nie. Kiedyś można była. Było chyba, z tego co pamiętam. No patrz, kosy bym mu sprzedał, ale... Nie chcę, bo on zostawiam. Dzień dobry. Kup sobie kota. Tu wszystko mamy, ale... Te dwie buteleczki można było opchnąć. I dobra. I wracamy na naszą farmę. Chcemy zobaczyć naszą działkę nową. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. No tu jest trochę drzewek. Bierzemy siekierę i robimy deski. Znowu deski. Ale wypadałoby w końcu dokończyć to. Jak tam, kocie? Co można mu zrobić? Pogłaskać, o. O, tak się rozpłynął, że aż poleciał na bok. Dobra, kosa tutaj. Jak nie ma miejsca? Serio? Trudno. Zjedz sobie jabłko. Idziemy. Przecież piłeś przed chwilą. Już nie wymyślaj, chłopie. Gdzie jest Burek, kurde? Bym go tu wpuścił i by sobie biegał z kolegami. I z koleżanką. A wiecie co, ja pójdę chyba. Zetniemy parę drzew. Pójdę do Tekli i zobaczymy, gdzie jest Burek. Dobra. To leci, ale nie będę tego targał aż tam. Tylko z maszynką tu przejdziemy i idziemy ciąć od razu na bieżąco. Co za gamoń. Pił przed chwilą, a mówi, że nie. Dobra, to drzewo poleci, no to jeszcze może to... Co się stało? Ja pierdolę, nie wiedziałem, że drzewo może zabić. Kazimierz doznał zbyt wielu obrażeń. Jego całe życie trwało 35 lat. Przestał 57 miesięcy. O, dobra, to ja myślę, że na tym skończymy. Bo ja zapisu nie zrobiłem. Więc ja sobie tu dojdę do tego momentu. Jeszcze raz i widzimy się w następnym odcinku. Tak, widzimy się w następnym odcinku. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.